My razem intro, w 205. Syniak! Siema. Cześć. Siemaneczko. Cześć. Cześć. Klasyczne powitanie. Yo, yo. O, tu siedzę. Dwóch nie ma napisów. Tajemnica czy nie ma? Tajemnica. Welcome to the Crackers. Wszystko tylko godne. To staje się złotem. To staje się złotem. Midas, Midas. Panie i panowie, przed wami Sencino. To staje się złotem. To staje się złotem. Czyny na ławeczka, 1000 złotych mam w karmanie. Bajzel w bani, układany włos, polorecka na koszula. Co tutaj masz ciekawego? Kotów, tak, zawsze kartier okular. Tak sobie spędzam noc wśród gwiazd. Słucham historii. Chyba nie słychać. Spodnie w kanty, pożyczam kasę. Nie chcę mieszkać. Ojo, jaki romantyk. To no, bardzo ładnie z twojej strony, chyba nikt się nie spodziewał. Sentino w Casino Star. Powiedział, że wszyscy tutaj tacy są skoczni w kierunku jednej uczestniczki, więc żeby miała okazję się odbić. Bardzo ciekawy. Jesteście fanami twórczości Sentino. Nitro? On mówił też, że większy fan. Ja uważam, że muzyka bardzo dobrze, ale człowiek kiepski. Okej. Sentino, chciałem zapytać też ciebie, bo prawda, że za chwileczkę szykuje się jakaś potężna premiera. Tak, tak. 28 teraz wychodzi kolejny take i będzie trochę tego południowego vibe'u znowu w Polsce. Już nie będzie tylko G-klas i mocnych jednosylabowych rymów, tylko będzie znowu refrenów. Nie, po prostu będą palmy znowu w polskim rapie. Okej, w porządku. Trąba. Nitro, pytanie do ciebie. Czy ty widzisz, kogo tutaj uważasz, za chwilę oczywiście przejdziemy do konkretnych wyników, ale kogo ty tu uważasz za takiego najgroźniejszego przeciwnika? I w ogóle co uważasz za taki aspekt, który pomoże ludziom tutaj osiągnąć sukces? Ja myślę, że on się boi sam siebie. Wydaje mi się, że brak emocji jest kluczem do tego i impulsywność może zgubić wszystkich. Mhm. Nie grałem z nimi, ciężko mi powiedzieć, kto tutaj jest dobry. Ale z samego założenia myślę, że ludzie, którzy mieli styczność z kartami, niekoniecznie z grami losowymi w kasynach, mogą być dobrzy, przede wszystkim ludzie inteligentni. Dziękuję. Więc myślę, że ja. Okej, no bo właśnie to jest dosyć ciekawe, biorąc pod uwagę, że ty znowu jesteś jedną z tych osób, które tak naprawdę były chyba na jednym treningu, czyli pytanie, czy nie podchodzisz do tego, no w sensie inaczej, czy można powiedzieć, że nie podchodzisz do tego na poważnie, czy po prostu czujesz się na tyle pewnie ze względu na twoje doświadczenie, a być może po prostu, nie wiem, ta stówka czy ta bańka to nie jest dla ciebie aż na tyle jakby ważna rzecz, żeby poświęcić na to czas, jak to wygląda? Problem jest taki, że ludzie z Warszawy zazwyczaj myślą, że poza Warszawą nie ma żadnego innego miasta w Polsce. Jeśli treningi odbywają się 400 km od mojego miejsca zamieszkania, to jak jest zrozumiałe, nie będę przyjeżdżał, jechał 4 godziny w jedną i potem 4 godziny w drugą, żeby parę godzin pograć ze Stiflerem czy z Meduzą. Akurat z wami, bo z innymi chętnie pograł, nie? Nie, po przeciwnych krajach stołu siedzą. Więc nie uważam, że jest to lekceważenie, można też trenować na przykład we własnym zakresie i nikt tego nie rozważa. Bardzo dużo osób sugeruje, że ze względu na ogromną popularność, ty będziesz jednym z tych gości, między innymi Wojtek bardzo dużo o tym mówił, że no kurde, jak to w ogóle walczyć z Nitro, jak to ludzie będą ratować ci tyłek. Tak, no i pytanie... Z jednej strony masz rację. Zaangażowaną. Ale kogo teraz? Ja ci wytłumaczę dlaczego. Tak, ja ci dlaczego. Ja Wojtek sprzedałem bardzo dużo pay-per-view, więc wie, z czym się wiąże moje nazwisko. I dlatego myśli właśnie, że znowu dużo osób przyjdzie i się nie myli. Ale uważam, że nie będą mi potrzebne jakieś mega wsparcie, czy ratowanie, czy wykupowanie mnie przez widzów, bo sam sobie poradzę. I też, co jest prawdą, jeśli ktoś dobrze zna zasady, to nieważne jak duże będzie wsparcie, jak jesteś debil, to idziesz do domu. Okej, okay. Tak, przykładowo będą też... Nie da się za uszy wyciągnąć po bańkę, więc tyle, no to będą, wiesz,
małe takie handicapy, taki, wiesz, taka pomoc i to tyle. Tak, no i to co też jest ważne, Sentino, jaka jest twoja strategia i plan na wygraną w Casino Star? Uważam, że to jest bardzo dynamiczna, bardzo ciekawa gra, która ma niewiele do czynienia z tą grą, na której bazuje, bo wchodzą tutaj dużo blefów, wchodzi w grę i są bardzo dynamiczne, szybkie rozdania, choć dopiero raz w tą grę zagrałem, ale uważam, że w tej grze ten przeżyje, co potrafi też powiedzieć nie i po prostu wyrzucić pewne karty i nie gra na siłę każdego rozdania, by wygrać i wchodzi all in i tak dalej, więc tutaj strategia powinna być taka, żeby właśnie nie polegać na tym drugim życiu tak zwanym. Znaczenie. No i miejsce pierwsze, on tutaj pewnie podpatrzył, więc pewnie szczęśliwy. No Nitro, mimo że nie jesteś na treningach, no pytanie, czy tutaj wśród naszych graczy też są sami twoi widzowie, którzy cię propsują? Wszyscy uważają, albo większość uważa, że to ty będziesz najlepszym graczem i że to ty wygrasz bańkę. Jak się na to zapatrujesz? No, wydaje mi się, że to jest taka swoista dominacja genetyczna i dlatego mnie wytypowali. Co z milion złotych zmieni w twoim życiu? Wiesz co, pieniądze ogólnie w moim życiu za dużo nie zmieniają, ale można sobie kupić fajne rzeczy, można mieć czegoś więcej, można pomóc się zabezpieczyć. Można się zabezpieczyć na przyszłość, wiesz, można, nie wiem, mieszkanie kupić, można dużo rzeczy zrobić albo po prostu rozpierdolić te pieniądze. Ale tak stricte to milion czy 10 milionów w życiu, to nie wiem, czy by mi za dużo zmieniło, bo raczej robiłbym to samo, wiesz? Tylko może na trochę wyższym poziomie. Okej. Okay. No mamy parę osób, które tutaj nie zostały wymienione w ogóle, czyli mamy tak naprawdę Sentino i mamy Marcina Dubiela, czyli to są te osoby, które wedle was wejdą dalej, ale no, nie będą najlepsi, nie będą najsłabsi. No i pytanie do ciebie, Sentino, jak ty się zapatrujesz na te wyniki, tak? Wychodzi na to, że widzą cię w środku stawki. To jest sytuacja taka, że po prostu jestem ciężki do ocenienia przez to, że też nie żyję w Polsce na co dzień. Wiesz, tu chłopaki i Fagata może mają też jakieś prywatne relacje, ja tak z boku, tak jakby tutaj z jednym znajomym tutaj się znam, a zresztą się w ogóle na żywo nie widziałem na oczy. I to jest taka gra, gdzie ciężko jest ocenić, jakby jak nie jesteś w stanie oszacować kontrahenta, jaki będzie tego wynik. Tak? Jeden po prostu gra bardzo szybko, agresywnie, drugi się trzyma do samego końca jakby w skryciu, wiesz, i potem wychodzi, pokazuje na przykład, co ma, jakie karty i tak dalej. Także uważam, że po prostu nie są w stanie jeszcze jakby mnie ocenić, jakby czy tam oszacować też moje umiejętności też przy stole i to się zweryfikuje w sobotę. Też muszę do tego dodać, że grałem w tą grę raz. Że też dopiero raz byłem wczoraj, miałem zaszczyt z Fagatą pograć parę rozdań. Ale chyba coś zaiskrzyło. Nie, no to widzisz, no to lepiej z przyjemną osobą siedzieć przy stole i grać, niż jakby ktoś cały czas krzyczał. Dziękuję. Na pewno jest to fakt. Jest jedna rzecz, która się różni. A, to nie jest poker. To jest Casino Star. Tak, pierwszy raz nie trzeba fizycznością sobie zapracować na wygraną. Czy to jest coś, co działa na korzyść twoją? Chyba też nie. Ale na pewno, no, wiesz, jeśli gorzej być nie może, to może być tylko lepiej. Więc zobaczymy, nie? Też nie ma co tak hucznie zapowiadać zwycięstwa, bo potem wypierdolę się pierwszy i będzie nieciekawie, ale wydaje mi się, że no to jest chyba jedyna rzecz, która angażuje ludzi, wiesz, gdzie się nie biega, gdzie się nie bije, gdzie się nie gra w piłkę nożną, jak ostatnio, gdzie możesz sobie usiąść, pomyśleć, masz trochę czasu. Jolo, nie? Zgadza się. No i Fagata, pytanie do ciebie, ode mnie, do każdego z was. Stifler, jak uważasz, komu ludzie najbardziej będą przeszkadzać w grze z tego stołu? Sentino. Myślisz, że będą przeszkadzać Sentino? No bo pewnie najwięcej fanów przyjdzie od Nitra, a oni nie lubią Sentino. Okej, Nitro, odniesiesz się do tego? Myślisz, że tak będzie? Oby. Oby, okej. Okay. Sentino, jak się do tego odniesiesz? To działa w dwie strony, ale w sumie to wiesz. Postaram się wykorzystać te umiejętności, które w Krainie Czarów kiedyś się nauczyłem. I chyba więcej lat w kasynie spędziłem niż dużo ludzi tu w show biznesie, także coś o tych grach wiem. Ale no, ruletka się na karty nie przekłada. Tak, no, przypominamy, że to nie jest poker, to nie jest kasyno, to jest kasyno. Ale jak mój wspólnik, niemiecki wspólnik na przykład. Interaktywna gra towarzyska. Niemiecki wspólnik gra cash game z Neymarem w Barcelonie i tak dalej. Ja mu towarzyszyłem, patrzyłem, tam są jeszcze inne emocje niż w tych kwotach. I też nie zapomnijmy o to, że te żetony się nie przekładają od razu na pieniądze, tylko to jest jakby w formie turnieju. Także tak, większa histeria jest, jak jest. Tutaj można wygrać tylko i wyłącznie punkty, no a to one się dopiero przekładają na główną nagrodę. Dobrze,
Nitra, to nawet nie wykupią pay-per-view, bo wiesz, bo ich na to nie będzie stać. To, że też jest dużo osób, to nie znaczy, że wiesz, że mi będą pomagać. Ja mam czasami wrażenie, że moi widzowie najchętniej by mnie wpierdolili na Roxę. To właśnie też tak, też po komentarzach ktoś to widać właśnie. Więc niekoniecznie będą mi pomagać. Oni mogą kupić nawet, wiesz, z mojego linku, ale będą pomagać komuś innemu, nie? No to jest też coś, o czym mówiliśmy na samym początku właśnie z Michałem Wiśniewskim, że równie dobrze mogą trollować nawet swoich ulubieńców, ale zobaczmy, jak sobie jak sobie poradzi, dokładnie. No. Wiesz, na Discordzie się skrzykną jelo, nie? Będzie. No, to tego ci życzymy. Nitro, jak ty myślisz? Ale komu będą pomagać, czy komu będą przeszkadzać? Komu będą przeszkadzać? Nie wiem, no nie myślę o tym tak szczerze. Jest mi to naprawdę obojętne, bo ja nadal uważam, że nie będzie to kluczowe. Że skill się obroni. No nie, że nie będzie to kluczowe, wiesz, to, że komuś dasz 5% więcej końców, czy wiesz, czy komuś dasz kartę, to wiesz, nadal może mieć chujowe 3 karty, nawet możesz mu dać 10 i nic z tego nie ułoży, nie? Więc będzie to taki pstryczek dla jakiejś osoby, będą to jakieś małe smaczki, ale ja uważam, że nie będzie to decydujące, jeśli chodzi o wyłonienie zwycięzcy, czy wyłonienie osób, które odpadają. I tyle, niech każdy zgodnie ze swoim... Nie wiem, z tego, co na przykład zobaczy podczas tego dnia, niech wyciągnie wnioski, nie wiem, temu chcę dopierdolić, właśnie tak jak wcześniej mówili, nie? Wiesz, ten stypi, wiesz, nic nie robi, poczuwa się, no to wiesz, to chuj no mu tak, dupę, no powiedzmy sobie też szczerze, to jest bardzo polskie, jeżeli komuś będzie szło zbyt dobrze, to myślę, że jednym z pierwszych... To skarbówka, no. To tak, oczywiście, i sąsiad tak. No nie może, to, no. Dokładnie. Jak sąsiad sobie kupił Mercedesa? Sentino, to samo pytanie do ciebie. Jak oceniasz, ty też jesteś tą jedną z tych trzech osób, które dołączyły na sam koniec, jak oceniasz szansę Trąby? Uważam, że... pół na pół, nie wiem. Albo szybko opadnie, albo pójdzie do samego finału. Okej. Okay. A kto według ciebie będzie miał najtrudniej? Komu ludzie, widzowie będą utrudniać? Mi się wydaje, że ja i Nitro będziemy mieli najtrudniej. Bo on ma największą, jakby największy following, ale YouTube się nie przekłada na jakieś pay-per-view i tak dalej, bo dużo tych fanów jest nieletnich, a parę tysięcy zawziętych, oddanych moich fanów też może zatrudnić. Także najlepiej po prostu w ogóle nie doprowadzać do tego i po prostu grać w tą grę. Okej. Okay. Nitro, cały czas się uśmiechałeś tylko pod nosem, jak tego słuchałeś. Dlaczego? Z którą z tych części jakby tego, co powiedział Sentino, się nie zgadzasz? Z tą, że masz fanów, którzy są nieletni, z tym, że jakby jego fani też są bardzo tacy oddani i tutaj mogą podziałać? Chyba, że nie chcesz tego tematu dotykać. Znaczy nie, no... Wiesz, ile ludzi, tyle opinii, nie? Więc każdy sobie mówi tutaj, co chce powiedzieć, a każdy może się uśmiechnąć na przykład do pani barmanki albo do tego tematu też. Więc no ja mam wyjebane tak szczerze, nie? Więc okay. No, muszę coś udowodnić i tyle, nie? I zrobimy to za 5 dni. Dobrze, no to bardzo, bardzo ładnie. Dużo osób rzeczywiście tutaj, Wojtek, ruszył ten temat właśnie jak długo w Polsce i tak dalej. Czy fani, którzy bardzo czekają na jakieś twoje koncerty, mogą się spodziewać jakiejś konkretnej traski? Co? Ja jestem jedyną osobą, która sobie zbudowała podczas pandemii większość swojego followingu i większość osób, też za pomocą też niektórych osób oczywiście, ale to jest mój pierwszy raz w Polsce oficjalnie jako artysta, także nie jestem influencerem. Jakby jutro wyłączyli Instagram czy TikTok czy cokolwiek, to dalej by był Spotify moim głównym, jakby moją główną aplikacją, głównym miejscem, w którym ludzie mnie słuchają, nie kręcę jakichś drogich teledysków i tak dalej, wiesz. I na dobrą sprawę tak, zostaję na chwilę, bo muszę zacząć promować po prostu swoją muzykę, bo widzę, że jest na to popyt, że dzieciaki naprawdę czekają i się trochę zawiedli tam, jak byłem w marcu, w kwietniu tu, że nie było od razu koncertu, że nie było od razu jakiejś trasy i tak dalej. Teraz najwyższy czas, bo to chyba już trzeci projekt w tym roku. I ten projekt w końcu chciałem podpromować, zwłaszcza, że dla mnie to jest bardzo osobisty projekt, przez to, że sam nagrywałem, sam miksowałem, masterowałem i tak dalej. Tak. Także to jest taki najbardziej jakby zakończenie pewnego cyklu jakby płyt, które jakby spowodowały, że dzisiaj mogę tutaj siedzieć poniekąd, bo to już parę lat wstecz. Większość słuchaczy dzisiejszych tego nawet już nie pamięta, ale na tym się zaczęła jakby moja polska kariera. A czy możemy się spodziewać na sobotnim Casino Star albo na którejś z kolejnych edycji, bo będą przecież kolejne, w drodze do tego miliona, jakiejś premiery twojego nowego kawałka? Tak, no. 28 października wychodzi mój kolejny projekt i będziemy go promować, no co. Może nam się uda dojść do finału, zobaczymy.
A jak nie, to no, dla mnie najważniejsze jest to, żeby po prostu też nauczyć się jakby tego zawodu z drugiej strony, żeby po prostu mieć do czynienia z ludźmi, którzy na co dzień siedzą na Instagramach, na YouTubach i tak dalej, żeby trochę się dało też nauczyć tej gry z drugiej strony, bo nie mówię, że ta strona muzyczna jest to wow i najlepsze, a to drugie fe, tylko po prostu to jest element, którego w mojej karierze jeszcze nie było, tak? I jak w tym momencie się trochę poduczę i tak dalej, uważam, że to tylko zaowocuje w pozytywnym kierunku. I abstrahując od wszystkiego, to ja tutaj jestem nie po to, żeby wygrać czy cokolwiek. Oczywiście, że fajnie by było, ale to tak jak wcześniej Nitro też mówił, czy to milion, czy 10 milionów, to tak za bardzo życia nie zmienia już na tym etapie, na którym chyba wszyscy się poniekąd poruszamy, że mamy godne życie, możemy robić co chcemy, podróżować dokąd chcemy i tak dalej, tylko bardziej właśnie widzę to jako sportowy jakby, nie że pojedynek, tylko po prostu ale... tutaj... Większość ludzi po prostu nie jest po to, żeby tutaj wygrać te pieniądze, tylko bardziej, żeby zobaczyć, na ile ich stać, nie? W tej nowej grze. Jasne, w ogóle mega mi się podoba.